Słuchajcie, jest bardzo wcześnie, 7:30, ale musiałam wstać, bo mnie po prostu obudził głód. Normalnie obudził mnie głód, co mi się nie zdarzyło. Kawa. Nie zdarzyło mi się to bardzo dawno temu, ale wiecie co, bo ja teraz staram się po prostu nie jeść na noc. Znaczy na noc. No można powiedzieć, że jadłam ostatni posiłek gdzieś tak chyba o 17 czy 18, a poszłam spać o 24, więc to ja mam prawo być bardzo głodna. O, kawa się robi, to już jest coś. No i co? Jakieś śniadanko sobie przygotuję. Jakąś kanapkę, może jedną. Zaraz idę zobaczyć do lodówki, co tam słychać. Słuchajcie, dzisiaj na obiad będzie pstrąg, bo jeszcze miałam zamrożone dwa pstrągi. I zrobię pstrąga z piekarnika. My najbardziej tak lubimy, że wiecie, sól, pieprz, i czosnek, tak pokrojony czosnek, trochę do środki ryby, do środka ryby, trochę na zewnątrz i to wszystko, i do piekarnika. Chyba za krótko spałam. Chyba się nie wyspałam. Będę chodziła dzisiaj jak zombie. Niewyspana. Ale to nic. Się później obudzę. Tak patrzę, co by sobie zjeść. I patrzę, że nie mam już kukurydzy. Ale to nic. Zrobię sobie kanapkę. A najpierw kawa. Idę zobaczyć, ile jest stopni na dworze. 3 stopnie. 3 stopnie. Dlatego ja tak czuję, że coś jest inaczej. No co jest inaczej? Jest dużo inaczej. 3 stopnie, zima, aż mam gęsią skórkę od razu. Słuchajcie, biorę czarny chleb, Artur ma biały, bo taki sobie wybrał w sklepie. A ja sobie ciemny biorę. Taką jedną kanapkę sobie zjem i to będzie moje śniadanie. No, już lubię ten zapach kawy. Ojeju, jeju, jeju. Normalnie zapach kawy to jest to. Łyżka miodu. No, się obawiałam, że nie zjem, wiecie, tej sałaty, ale jak była u mnie ta koleżanka, co wam mówiłam, miałam zrobioną sałatkę. I miałam tak, nasze ogórki kiszone, te swojskie, co rodzice kisili. Tam miałam jajko gotowane, kukurydzę, sałatę. I to wszystko w sumie. I ja to wymieszałam z odtłuszczonym majonezem.
otłuszczonym majonezem, dałam troszeczkę musztardy i po prostu to wymieszałam. Dodałam troszeczkę jeszcze pieprzu i tak smakowała ta sałatka. I no, mi w sumie też smakowała i Artur zjadł. Także fajnie, no taka wiecie. Tylko kukurydzę muszę kupić, bo mi się skończyła, a kukurydzę to do wielu rzeczy dodaję. Artur lubi sobie zjeść na przykład z tym tuńczykiem z puszki. No, także tuńczyk do kukurydzy też pasuje, ja tam nie przepadam, ale Artur lubi, no i kukurydza gdzieś tam zawsze się w domu przydaje. No. I sobie robię tak, dam sobie troszeczkę sera, niedużo, bo ser, wiecie, że tłusty jest. No ale na śniadanie trochę może być. Moje koty to na zimę chyba zbierają tłuszcz, bo tak jedzą, chcą przynajmniej jeść, no ja im tak nie daję tyle, ile by chciały, bo to już by był koniec świata, nie? Jakby one jadły tyle, ile chciały. Chyba jakbym im dawała tyle jeść, co chcą, to już by ponad 10 kilo ważyli. Nie wiem ile. No, dobra. I pomidorek. Pomidorek raz. Dobra. Dzisiaj koniecznie Artur musi iść do szklarni po resztę pomidorków. Bo to już będzie ostatni dzwonek na nie. No i tyle, proszę Państwa. Dwie kanapki jak marzenie, to znaczy jedna duża przekrojona na pół. Sól. Pieprz. Ta-dam! I jemy. Idziemy. A kto to się psoci? To się psoci. Chcesz iść na dwór? Mhm.
Ty też chcesz iść na dwór? Ej! Ja! Rudy mówi, nie ma wchodzenia do mojej miski, bo tu jest Rudego miska. Tu. Nie widać. No dobra. Już dużo zjadłam, ale to już jest ostatni sort, że tak powiem. Już więcej nie ma. Także i tak, no, sporo było. Oj, oj, ostrość. No, tyle zostało. Sobie oglądam, o, proszę bardzo. Takie oto YouTube'owe zwierzęce filmiki. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. Turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, oh, oh. No przy tej muzyczce wszyscy bawią się wesoło. No i także tak, to zamiast cześć. A tak. Myszka, powie wam, bardzo miła historia, co się zdarzyło. Przyszła karetka. Karteczka. Tak. Pokażemy w domu. Otworzymy w domu. Nie wiem, czy pamiętacie ten przepis na wątróbkę w pomidorach, to ja powiedziałam, że to ja, a to się okazało, że przecież nie ja, tylko jeden widz, Mario Kowalski, to właśnie od niego dostaliśmy karteczkę, więc w domu otworzymy. Wow, wow, wow. A teraz jedziemy, byliśmy na poczcie, byliśmy w jednym urzędzie, byliśmy w Pepco, w Biedronce.
Myszka co chciała w pewnego podkładki, tak? Tak, ale zwątpiłam. Tak jakoś, nie wiem, nie mam dzisiaj weny do kupowania. Pada deszcz, jest brzydko i w ogóle poczekam na lepszą aurę. Teraz jedziemy jeszcze na jedną pocztę. Z jednej poczty wyszliśmy, jest, jedziemy na drugą, go, go, go. jest, go, go, go. No, także lecimy jeszcze w jedno miejsce, bo mam do odbioru jedną przesyłkę. Też wam pokażę. No. Wielką? Nie wielką. Wielką, jeśli chodzi o emocje, małą, jeśli chodzi o zawartość. Coś dla rodziców muszę odebrać. A co to jakieś? Zdję. No. Chciałem... To się dowiesz później. Chciałem powiedzieć, wy się też dowiecie później. No, wy się też dowiecie później. No, mieliście dokończyć. Jestem głodna. To masz, poznam. Obgryzaj. A nie mam nawet gumy do rzucia w aucie. Skandal. Jak to nie masz? No nie masz. Masz suche bułki. No suche bułki. Wiecie co się okazało, że... Mieliśmy w skrytce dwie bułki kajzerki i one zeschły. I się zrobiły twarde i w ogóle. To teraz możesz zrobić przepis na kajzerki na mleku. Usmażysz je, jajko wrzucisz? No. Nie, bo one są za twarde i już. Zrobisz tym przepisem karierę. Nie, to można tylko na tartą bułkę już. I karierę zrobisz na tym przepisie, mówię ci. No. Nie mogę się doczekać obiadu, bo dzisiaj rybka, ale chyba zanim ta rybka będzie, to ja chyba umrę z głodu. Jak to? Chyba na obiadu kolację. No chyba obiadu kolację. Bo o tej porze to już obiad to funkcjonuje, ale... Nie, jest taka pora. Tylko zanim przyjedziemy, zanim wszystko załatwimy, przyjedziemy, ja zanim ją zrobię, bo to też trzeba godzinę liczyć, no to będzie faktycznie już obiadu kolacja. A znowu się auto rozgraciło. Co to? Co tu się dzieje z tymi autami? Ludziom się psują auta. Także ten rok, jak wy oceniacie ten rok? Jakie zmiany wam przyniósł? Bo powiem wam, u nas no bardzo, bardzo dużo zmian, a w rodzinie i w ogóle i nie rodzinie i ze znajomymi same zmiany, powiem wam, masę tych zmian. Masa. No zmian no po prostu można było mnożyć, dzielić i słuchajcie, nie wiadomo co jeszcze, delta wyliczyć. No naprawdę, intensywny taki rok. No aż nie wiem jeszcze co się wydarzy do końca tego 2019 roku. Coś tam zawsze jeszcze może ulec. Oby już nic się nie zdarzyło, chociaż wiadomo. Oby nie na gorsze, nie? Niektórzy się boją zmian, niektórzy się boją zmian. A niektórzy czekają na zmiany. A niektórzy czekają. Zależy jakie, nie? No. Był taki czas u mnie, że dzień bez listonosza to był dzień udany. No, każdy ma, wiadomo, nie? No. Jeden okres taki, drugi okres taki. No, to byłem szczęśliwy. Także gra gitara. Ale powiem wam, że wczoraj jest taka brzydka pogoda. Jest cieplej, bo pada deszcz, jest cieplej niż wczoraj, ale za to jest, no... Znaczy człowiek jest taki nieospały. Ja ćwiczę. Powiem wam, ćwiczę już od jakiegoś czasu. Ostro podjeżdżam. Co prawda bez odżywek, ale na myszki jedzeniu, na kotletach, kotlet. Jakie kotletach? Kotlet. Ty już nie wiesz, kiedy jadłeś ostatnio kotleta. Żartuję przecież, no myszko. U moich rodziców jadłeś kotleta ostatnio. Na kotletach, podejrzewam. Tak jak ten, jakiś kulturysta, tu masz kotleta. Kotlet, na kotlecie. Dobra. No, jedziemy, myszko. Jedziemy. Autostop. Jedziemy, skręcamy, proszę państwa, skręcamy ostro. Skręcamy. No, teraz jedziemy ostro. Na drugą pocztę. Na drugą pocztę i tam będziemy mieli też do odstania. Tak. Co wy myślicie? Kolejki tam, na pocztach są. Jak to tam dobrze funkcjonuje u was? Boże, dobrze? Boże. A wiecie, jak ja powiedziałem myszce, że tam mam tą rodzinę na wsi, nie? I tam poczta. Poczta coś tam 123 przygotowaj mu. No niby tak mówię, nie? Tam teoretycznie, nie? A myszka mówi, to jak tam przesyłki odbierają? Poczta 123. No, bo tam nie ma adresu ulicy. No i myszka się dziwiła. No bo to jest dziwne. Dobra, lecimy, widzimy się później. Bye.
Rudy i Czarny wyszli na ogród i sami nie wiedzą, czego chcą. A to jest naturalny drapak. Drabina. No. Ta pogoda jest taka kiepska, nie? Do chodzenia. No, lepiej na kanapie jest. Zdecydowanie. Trzeba wąż zwinąć już. O, a tutaj mamy drugi drapak. Czarny, chodź. Chodź, idziemy na spacer. Chodź, chodź. Chodź, bo Rudy już jest tutaj. No i co powiesz? I co powiesz? Zostajesz, czy idziesz do domu? No dobra, Czarny sobie gdzieś poszedł. Także niech sobie gdzieś tutaj chodzi. A, tu jesteś. No, niech sobie tu pofikają. Co tam wąchasz? Co tam masz? O, widzicie? Jaki drapak? No. Proszę. I tak sobie nasze koty pazurki ostrzą. I dlatego nie muszą tego robić w domu. Słodziaki. No cześć. Nie chcesz iść biegać? Wy też macie bio niekorzystne i wam się nie chce. No właśnie, tak to właśnie wygląda. Teraz siedzą. Dobra, ja w każdym razie idę robić obiad. Dzisiejszy obiad i jutrzejszy to dwa pstrągi. Widzicie, jeden będzie na dzisiaj, drugi na jutro. Plus do tego ryż ugotowany i taki będzie obiadek, bo miałam pstrągi i trzeba je zjeść. No, także ten tutaj patrzy. A tamten, ten jest tyłkiem do nas, a ten jest twarzą do nas. No, 5 minut i wyciągam i ryż już mam ugotowany i będziemy zajadać. Macie pięknie w siatku. I na talerz. Głowa będzie dla kotków, a to dla Lemki. Proszę. I sosiku teraz coś, tak? Się wstydzę trochę. Yo! Chodź. Cię macie, cześć. Jak się macie, co u was słychać od razu? Leci wiązatka. Od razu leci wiązatka. Artur jest trochę czerwony, bo ćwiczył. Właśnie zszedł z siłowni. Z siłowni? I ja go jak tutaj... To, no z góry. Z, jak to brzmi? No z góry z siłowni przyjechał, naszej. Przyjechał z Goldskiem tam. Wiecie, z chodź tu. Z Ameryki, gdzie się kręcisz jak takie... Nie powiem co. Tamagotchi. No bo jest. Ja już chcę otworzyć, bo go mówię, chodź szybko. Mówię, chodź szybko, bo będziemy otwierać. Dostaliśmy karteczkę, najprawdopodobniej, bo to jest po prostu coś twardego. Więc no to ja to tak zgaduję, nie? Twarde, więc otwieram. Twarda waluta. Mario Kowalski przysłał. Ale żeby myszko nie adresy jakieś. No co, jakie adresy? Dobra. Ja zawsze starannie, wiecie, ja nie rozrywam, bo mi żal. Ładna niebieska kopertka. A jak was trening tymczasem za was zapytał? No, jak tam się? Jak tam? O Boże, jakie piękne. Buziaki i uściski. Buziaki and uściski. Tak,
taka słodka. 3D. Żarówka. Poszówka. Żarówka, poszówka. Tak. Taka słodka, zobaczcie. Ting, 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 ting. No, no. Fajna. Bardzo dziękujemy. Super. No, nie wiem, czy życzenia możesz przeczytać, czy nie wolno? Nie będę czytała, bo nie wiem, czy sobie życzył. Bo to jest bardzo intymne sprawy. Bo to są prywatne, intymne, to są między nami, widzami, nie, prywatne rzeczy. Intymne. Ale tak, bardzo dziękujemy. No, życzenia to są na nowej drodze życia, wiecie. Pięknie, dziękujemy. Panie super, prezesie. Dziękujemy. Nieważne, że dopiero teraz, to nieważne, to się liczy w każdym momencie życia. W każdej chwili. Super, piękna karteczka. Hmm? Ting, 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 ting. Słodka. W ogóle dochodzi do... Pamiętasz takie baliki? Takie wanny? A, tutaj chodzi o... Ja jeszcze jako dziecko się w takiej kąpałam. Jeszcze na podwórku, jak ten... mama latem z tatą nam wystawiali i się z moim bratem bliźniakiem pluskaliśmy w takiej wannie, w gaciach. No kotwicy nie mieliśmy. No to jest taka fantazyjna. No to jest taka, wiesz, z XXI wieku. Myszko, nie, no to jest po prostu taka fantazyjna, no żebyś wiedziała, że. Bo oni są marynarzami. Można coś, nie, z tego zrobić. Teraz masz już koncepcję do tego. No. Teraz wiesz, że tu musisz kotwicę uwalić przy swojej balice, tam, jak wrócisz do domu. Tak. Dobra, starczy. Super. Przesyłamy buziaki i bardzo dziękujemy. Bardzo miło. Bardzo, bardzo nam miło. Piękna karteczka. A drugą rzeczą... Czekaj, adres jest. Czekaj, bo mam kaszel. A drugą rzeczą... Czekaj, ja też na portę. Jest koperta ze zdjęciami, które kupiłam. Możesz mi nie przerywać? Możesz dać mi powiedzieć? Oho, dobrze. No. Czekaj, dać nóż. Byś mogła... Słuchajcie, dasz mi powiedzieć? To lubię. Słuchajcie, pamiętacie na Labilab zamawiałam zdjęcia, dostałam zdjęcia, dostałam taką propozycję, żeby sobie wybrać fotoksiążkę albo zdjęcia i wam mówiłam o tym, wam pokazywałam te zdjęcia. No i teraz postanowiłam drugi raz zamówić, już za to płacąc oczywiście. Tak dla mnie, czyli dla rodziców, zdjęcia, bo pojechałam z tymi zdjęciami rodzicom pokazać i pytałam się, czy by jakieś chcieli na pamiątkę. Oczywiście tak, więc te, które sobie wybrali, jak oni to pięknie pakują, nie? Więc te, które sobie wybrali, to no to ja zamówiłam. Mówiłam wam, że jak mi się coś spodoba, to ja po prostu... Tym razem chyba większe już są, co? Nie, taki sam rozmiar. Tak? O. Mhm. 15x21. No, także tak mi się spodobały, są super jakości, dlaczego nie mam skorzystać. Fajna cena, rewelacyjna, także jeśli będziecie zainteresowani, może na święta jakiś prezent dla kogoś. Może to... siłownię jakieś byś zrobiła i tak. No, to byście mogli komuś sprezentować. O, piękne są te zdjęcia, naprawdę świetna jakość, także papier jest taki fajny. Lato jeszcze było, powiem. No, lato było. Jak ja patrzę na te różne... Także takie... te zdjęcia, które zdjęcia... rodzice sobie wybrali, to im wywołałam, żeby też mieli. Jakiś tam włożymy w ramkę, jedno albo dwa. Śliczne są te zdjęcia, także dam rodzicom, jak będziemy. No, także jakbyście mieli ochotę, to wpadajcie na Labilab, tam są fotoksiążki, są zdjęcia, różne rozmiary, nawet kwadratowe, albo takie tradycyjne, mniejsze, większe, jeszcze większe. I ceny są naprawdę świetne. Także polecam wam. No. Piękne. Słonko. Emo. Tak. Tak. Cześć. O, myślę, że to mama będzie chciała w ramkę. Tak mi się wydaje.
No. Dobra, słuchajcie, kochani. Będę kończyła tego vloga dzisiejszego. Ja was wszystkich pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. No i życzę wam udanego weekendu. Jak to już po weekendzie. Udanego, dobrego tygodnia, żeby wam się wszystko ułożyło. Jeśli macie jakieś sprawy, co tam macie do załatwienia, nie zapomnijcie o czymś. O, przypomnę wam przy okazji. Może coś tam macie do zrobienia, a nie zapisaliście, a zapomnieliście, a mogliście nie zapomnieć. No także... Jeszcze raz dziękujemy bardzo, bardzo za karteczkę. I co? Ja też mam w tym tygodniu, powiem wam, spraw trochę do załatwienia, więc... No trochę dzisiaj pojeździliśmy, no ale... Także no... Czasami trzeba, no. Dobra, trzymajcie się ciepło, do jutra, pa, pa! Cześć, no i powiem... Na razie, cześć.